When it's just you, well, times can be tough. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Z racji tego, że ostatnio bardzo dużo zajmuję się tradingiem, szczególnie na rynku kryptowalut, a raczej przede wszystkim na rynku kryptowalut, dużo sobie analizujemy na Discordzie, do którego Was zapraszam serdecznie jak zawsze. No i postanowiłem poruszyć pewien aspekt, który bardzo dużej ilości ludzi zabiera sporo procentów zysku, takiego, który mógłby być zrealizowany, który mógłby zostać zyskane i dołożone do waszego konta po prostu, a jednak ci ludzie tracą te kilkadziesiąt, czasem nawet procent czy kilkanaście procent, co przy zależności oczywiście od kwoty może się przełożyć już na naprawdę fajną sumkę pieniędzy, którą jednak gubicie, ponieważ nie stosujecie tej jednej rzeczy. Jesteśmy już na platformie TradingView, ja tylko sobie zerknę, czy mi się na pewno nagrywa mikrofon, bo przed chwilą produkowałem się do was 15 minut i okazało się, że miałem wyciszony mikrofon w programie do nagrywania. No i super, muszę to wszystko nagrać jeszcze raz, zamiast montować już ten materiał, wrzucać go Wam na YouTube i dostarczyć szybciej wiedzę, którą Wam chcę przekazać w dzisiejszym filmie i iść robić swoje rzeczy, iść zająć się rynkiem kryptowalut i tradingiem. No to nie, muszę to nagrywać jeszcze raz. Za to prosiłbym Was o zostawienie lajka na koniec tego filmu przed wyjściem, jeżeli uważacie, że ten materiał w jakimś stopniu Wam chociażby pomógł lub może pomóc Waszym znajomym. Jeżeli tak, no to udostępnijcie również ten film. Dobra, ta zasada, o której Wam dzisiaj chcę powiedzieć, to jak widzicie teraz na ekranie, stick to the plan, czyli trzymanie się własnego planu. A raczej trzeba się cofnąć jeden krok do tyłu oczywiście i wymyśleć ten plan. Czyli mieć ten plan przed rozpoczęciem tradingu. Czyli przed tym, jak klikniecie ten przycisk buy, czy klikniecie przycisk sell, musicie mieć jakiś plan na grę i na to, kiedy wy chcecie z tej pozycji wyjść. Jeżeli pójdzie po waszej myśli oczywiście, dwa, jeżeli pójdzie nie po waszej myśli, to kiedy wy chcecie z tej swojej pozycji wyjść i zrealizować zysk lub zrealizować stratę i czekać na kolejny setup. Jeżeli nie wiecie, gdzie tworzyć sobie takie swoje plany, gdzie takie setupy rysować, jak wykorzystywać dane narzędzie, no to zachęcam Was do najprostszego z takich narzędzi, czyli do TradingView. Myślę, że 99% z Was zna to narzędzie, zna to miejsce, gdzie możecie sobie tutaj właśnie rysować różne swoje analizy. Jeżeli ktoś nie zna, no to oczywiście zapraszam, darmowe narzędzie. Można wykupić wersję premium, wtedy macie dostęp do jakichś tam milionów wskaźników, czy to robionych przez ludzi, czy danych Wam przez tą platformę. Natomiast wersja darmowa, myślę, że w zupełności nam wszystkim do takich podstawowych tutaj analiz wystarczy. Ja od razu chcę powiedzieć, że to nie jest jakaś analiza techniczna. Jest to raczej moja analiza, opiera się na price action, czyli na momentach, w których, no i jeżeli cena stanęła na jakimś oporze lub oparła się o jakieś wsparcie, no to w tym momencie ja staram się pod coś takiego oczywiście grać. W moje setupy podchodzę do nich krótkoterminowo, bo jakby trzeba sobie rozdzielić ten cały trading, to wszystko, na takie trzy gałęzie. Pierwsza gałąź to jest trading, tak go nazwijmy, bardziej to jest hodling, ale taki powiedzmy trading długoterminowy, czyli kupujemy sobie coś, nie wiem, na przykład miesiąc temu kupiliśmy Bitcoina po 7000 dolarów, uważamy, że tak, jest halving za jakiś czas, pieniądz na świecie traci na wartości, dolar oczywiście, znacie wszyscy ten wykres, jak dolar stracił na wartości przez ostatnie 100 lat, dodruk pieniądza masowy na całym świecie, wszystkie banki centralne drukują kasę. Złota nie dostaniemy oczywiście fizycznego nigdzie, jeżeli już dostaniemy, to po zawyżonych cenach. No więc stwierdzicie, ok, przechodzimy sobie do Bitcoina, żeby zdywersyfikować jakoś swoje środki. No i tego Bitcoina kupujecie z zamysłem trzymania go przez rok, dwa, trzy, cztery. Więc jakby to jest, na jakiejś podstawie oczywiście ten trading jest tutaj uzasadniony, no bo kiedyś musieliście go kupić, kiedyś musieliście wejść na giełdę i kupić tego Bitcoina. Jeżeli oczywiście nie kupiliście tego, nie wiem, Kantorze, Bitomacie czy od innego użytkownika. Drugi trading jest to trading taki średnioterminowy. Takim na przykład najlepszym przykładem z obecnych oczywiście czasów jest handel pod halving. Czyli na przykład jesteście takim gościem, który zna Bitcoina, zna Ethereum powiedzmy, od czasu do czasu wszedł sobie na wykresy, coś czasem poczytał, coś usłyszał, jakieś newsy u kogoś o kryptowalutach, no i dowiedział się, że jest coś takiego jak halving i że ten halving właśnie wypada za niedługo. Stwierdził, ok, mamy luty, mamy styczeń, popatrzyłem sobie na wykres z poprzednich halvingów, no i widział ten ktoś, że ten Bitcoin przed tymi halvingami rósł na swojej cenie. Może jeszcze trafił na ostatni dołek, to już w ogóle jest szczęśliwy,
kupił tego bitcoina, no i ma go zamiar sprzedać właśnie na dniach, dosłownie kiedy widzicie ten film, czyli przed samym halvingiem, i zrealizować jakiś tutaj już mniejszy czy większy zysk, być z tego szczęśliwym i na razie zostawić te kryptowaluty. No i jest jeszcze trzecia grupa osób, takimi osobami jestem mniej więcej ja, X Grosz z kanału Kryptokamikaze, czy tam cała ekipa ode mnie z Discorda, która też właśnie handluje, czy to na kryptowalutach, czy na jakichś innych surowcach, na ropie na przykład ostatnio ktoś tutaj handluje na kontraktach. Zapraszam oczywiście do Discorda, jeżeli chcecie być na bieżąco z tymi analizami naszymi, bo tam naprawdę często je omawiamy, szczególnie jak są jakieś większe ruchy na Bitcoinie lub jakieś kluczowe poziomy, o których jeszcze dzisiaj powiem. No i to są takie osoby, które tradują codziennie i szukają różnych wsparć, oporów, różnych tutaj price action, różne patrzą na wolumen, kiedy wolumen był przy jakiejś cenie większy, mniejszy i tak dalej, czy jest sens na przykład teraz handlować, czy trzeba jeszcze podtrzymać ręce pod tyłkiem i wstrzymać się z założeniem transakcji. No i te osoby właśnie to są tak zwani day traderzy. Ja uważam się powiedzmy za takiego ostatnio, natomiast nie trzymam też pozycji, nie otwieram, nie zamykam pozycji w ciągu jednego dnia, jak to standardowo robi się na jakichś DAX-ach i S&P, bo tam się rynek zamyka po jakiejś godzinie. Natomiast czasem trzymam tą transakcję przez noc na przykład, czyli powiedzmy takie półtora dnia do dwóch maksymalnie trzymam swoją pozycję na rynku. Raczej dłużej mi się nie zdarza, żeby trzymać pozycję na rynku, nawet jeżeli by to było w dłuższej perspektywie czasu, zobaczyłbym później, że okej, mój pomysł był dobry, zaliczyliśmy jeszcze jakieś większe wzrosty, natomiast ja już sprzedałem to wszystko w połowie tych wzrostów. Okej, plan był taki, który sobie założyłem, że do tego poziomu mniej więcej powinna cena dojść. Ja sprzedaję, realizuję zyski. Co będzie dalej? Nie wiem. Popatrzymy znowu na wykres, przeanalizujemy go od początku i wtedy dopiero założymy kolejną transakcję. Kolejne zlecenie wpadnie nam na rynek. Jaki jest mój plan i co wam chcę powiedzieć? W ogóle widzę teraz, że Bitcoin dzisiaj takimi kreskami się porusza, widzicie. Potężny wzrost, konsolidacja, potężny spadek. Konsolidacja, potężny wzrost. Tu nie było konsolidacji, mamy potężny spadek. To jest akurat konto demo i widzicie, jestem teraz $300 na minusie, chociaż jak nagrywałem pierwszy raz te 15 minut, co wam mówiłem, no to byłem $300 na plusie, bo byliśmy tutaj. No ale to jest tylko konto demo i tak naprawdę mam już to gdzieś, bo raczej fajnego wyniku, o którym już mówiłem, czyli te 50 nie wyciągnę, straciłem 4000 prawie w ciągu ostatnich dwóch dni, dźwignię razy 25, wejście bez pomysłu właśnie, o tym wam co dzisiaj mówię, wejście bez pomysłu, nie udało się niestety, no i poszło w plecy ta kasa, ale tak jak mówiłem, jest to konto demo i mam to, no może, że nie całkowicie gdzieś, bo jakby chciałem coś osiągnąć w tym konkursie, chciałem, żeby tamten filmik nie był na darmo nagrany, natomiast wiem już raczej, że mi to nie wyjdzie, chyba że zaraz przełączy się na setkę, wrzucę all-in i akurat pójdzie w moją stronę, no to wtedy jeszcze może będzie tutaj taka opcja. Jeszcze zanim przejdę do tego clue dzisiejszego tematu, to tabela z wynikami wygląda następująco. Pierwsze miejsce 196%, drugie miejsce 150%, trzecie miejsce 112%, czyli to, co mówiłem, że te 500% zapewne by zwyciężyło albo były w czołówce, no to jak na razie tak się to oczywiście składa, natomiast tych 500% nie mam. Także jeżeli chodzi o konkurs, to tyle, jeszcze 5 dni trwa, także zapraszam do zabawy. A ja chcę przejść na konto Real i chcę wam pokazać swoje tutaj transakcje ostatnie. Pokazuję też minusy, jeżeli takie minusy są, to pokazuję albo piszę o nich na Discordzie, żeby nie było tutaj czarowania, że mam tylko same zyskowne transakcje. Pierwszym moim tradem, takim skalpem bardziej, to było tutaj short krótki z 8778 na 8684. No i grałem pod to tutaj, że ta cena spadnie do tego wsparcia tutaj. No i faktycznie spadła. Ja musiałem tą pozycję zamykać, bo nie chciałem jej zostawiać najdłużej, a wychodziłem po prostu z domu, z tego co pamiętam. Więc sobie to zamknąłem, przygarnąłem $60. Nie, to była majówka, przepraszam. I wiecie, co później mogło być, tak? Łańska fantazja włączyć mogę po kiełbasie z grilla. No i stwierdziłem, dobra, zamykam tą pozycję, bo później nie będę na pewno pilnował i może dojść do różnych głupot, a po kiełbasie z grilla nie wolno handlować. Na następny dzień wróciłem sobie do, nie, za 3 dni dopiero widzicie, wróciłem do tradingu, no i wszedłem bez pomysłu, straciłem $35 bez sensu i niestety nauczka taka na przyszłość, że jeżeli nie macie setupu, to nie fordźcie, bo to się kończy przeważnie na minusie. No i dopiero kiedy już miałem plan na swoją grę, fajnie kupiłem sobie przy kwocie 8685 tutaj. Tu kupiłem, bo sądziłem, że ok, to był mój setup, tak? To był mój zamysł. Dojdziemy do kwoty tutaj 8600 plus minus, do wsparcia ostatniego
i od tego się odbijemy i znowu będziemy próbowali atakować te 9000, od których cały czas tutaj się odbijamy. I taki był plan. Zeszliśmy nawet niżej, nie kupowałem tutaj niżej, bo mogło to oznaczać dalsze spadki do nawet 8200, 8300, 8100, tak jak mówiłem w ostatnich filmach. Dlatego tutaj nie kupowałem, nie łapałem tego noża. Dopiero jak się cofnęliśmy, stwierdziłem, ok, kupuję w tym momencie Bitcoina, zakładam longa, no i czekam, aż dojdzie on do tej kwoty 9000 dolarów. Oczywiście doszedł po jakimś czasie, natomiast ja wyszedłem sobie tutaj na 8920. Dlaczego? No bo widziałem, że tutaj ta ostatnia świeczka już była dość mizerna, że tak powiem. Nie było tam dużo siły na wzrosty. Zresztą jakbyście sobie tutaj zobaczyli, no to widzicie, że na spadki ta świeczka była 4 razy taka jak ta na wzrost ostatnia, więc stwierdziłem, nie ma tu za bardzo siły na dalsze wzrosty. No i miałem rację faktycznie, bo spadliśmy potem o te 100 dolarów niżej i tego zysku by było zdecydowanie mniej niż te 182 dolary. No i fakt faktem dobiliśmy tych 9000 dolarów, ale była to, jak widzicie, sztuczna taka pompka zrobiona w ciągu dosłownie 5-10 minut, konsolidacja i ponowne odbicie od tej kwoty 9000 dolarów. Spadek, tutaj odbicie i tutaj nie wiem, co się dzieje. Naprawdę nie wiem, co się dzieje w tym momencie, bo to jest analiza Barta Simpsona. Widzicie wykres Barta Simpsona, czyli do góry włosy Barta Simpsona, spadek i tutaj znowu coś się dzieje, te świeczki się pokrywają. Nie wiem, jak na razie tutaj wstrzymuję się od jakichkolwiek trade'ów. Oczywiście tam na demo widzieliście, że założyłem tą transakcję, ale no cóż, demo to jest demo i tam już na wiele, że tak powiem, nie liczę. Ale plan był ogólnie taki właśnie, poczekać do tego wsparcia, założyć tutaj longa, kiedy wrócimy już powyżej to wsparcie i sprzedać przy kocie około 9000 dolarów. Plan zrealizowany, zyskowny. W tym momencie na co ja czekam? W tym momencie liczyłem na to, że będziemy mieli tak jak tutaj zjazd, idealnie to samo, zobaczcie. Liczyłem na większy powrót, tu był ten powrót trochę większy, tutaj ten powrót jest trochę mniejszy, no i w teorii powinniśmy w tym momencie spadać ponownie do tego wsparcia 8600 dolarów. Oczywiście. Wsparcie, im więcej razy je będzie testowane, tym jest większa szansa na to, że je przebijemy i polecimy jednak w dół. Czynniki, które mogą zapobiec temu, no to oczywiście jest ten halving. Przejdźmy sobie jeszcze tutaj do Bitcoin Halving Countdown. Czyli do odliczania, ile czasu jeszcze do halvingu na ten moment. 6 dni, 14 godzin. Także będzie to 6 dni, mamy teraz 5 maja i 11 maja, no to jest tutaj, także jeszcze troszkę czasu mamy, jeszcze możemy się poodbijać od tego wsparcia i dopiero wyjść górą na przykład tutaj, czyli może być coś takiego, gdzie tu jakaś kreska, czyli może być tak, tu, kolejny raz, kreseczka, tu, tak się odbijać, no i wyszczał do góry do około 10,5 tysiąca dolarów za Bitcoina pod ten halving właśnie i później dopiero spadek. Widziałem jeszcze jedną dzisiaj analizę, która wróży z jakiegoś nietoperza spadek nawet do 5000 dolarów. W to za bardzo nie wierzę. Natomiast o jakichś spadkach po halvingu mówiłem już niejednokrotnie, że tak w historii bywało i tak teraz również może być. Oczywiście historia nie musi się powtórzyć. Jest to tylko jakaś baza, na której możemy się opierać, powiedzmy, patrząc wstecz. Natomiast to już jest jakaś tak naprawdę analiza techniczna, która oczywiście nie musi się zdarzyć, ale plan jakiś musicie mieć. Czy krótkoterminowy, czy długoterminowy, czy średnioterminowy, musicie mieć jakiś plan, bo bez planu niestety będziecie mieli więcej czerwonych tutaj transakcji niż zielonych. Także stick to the plan, dajcie znać, jak wy planujecie swoje transakcje przed wejściem, czy w ogóle to robicie, czy wchodzicie w danym momencie, bo coś i dobra, może se zamknę, jak będzie zysk 10 dolarów, może jak 100, może jak 1000 dolarów, a może jak będzie 100 dolarów na minusie, to nie zamknę, bo wróci, a może jak będzie 2 dolary na minusie, to już zamykam, bo już jestem na stracie. Dajcie znać, jak wy patrzycie na rynek. Oczywiście mówię tutaj o day tradingu bardziej. No i czy wy planujecie, a raczej na jakiej podstawie planujecie swoje wejścia i wyjścia, bo wyjścia są najważniejsze z waszych pozycji. Także w tym filmie to już by było na tyle. Zostawcie lajka pod tym filmem, no i widzimy się w następnym materiale na kanale. Cześć!